Dzień dobry. Kilka miesięcy temu firma Autopaka podjęła współpracę z belgijską firmą Crismar, specjalizującą się w produkcji koniowozów. Koniowozy produkują na podwoziu innych producentów. Akurat model, który widzą Państwo za mną, jest w produkcji Renault. W opcji są m.in. też Mercedesy i Ople. Z tym, że Mercedesy są już raczej większych gabarytów. Ten jest akurat wymiarów i wagi samochodu dostawczego, także można jak najbardziej prowadzić go, posiadając zwykłe prawo jazdy kategorii B. Dostosowujemy wspólnie ofertę do Państwa potrzeb, co Państwo konkretnie potrzebują do tego koniowozu, zaczynając od koloru zewnętrznego, po tapicerkę, dodatkowe wyposażenie itd. itd. Model, który mamy na placu, jest modelem dosyć podstawowym. Nie ma tutaj, mówiąc żartobliwie, żadnych większych udziwnień. Zwykły samochód z manualną skrzynią biegów. Posiada silnik diesla 2,3 litra, 165 koni mechanicznych. Także wiadomo, nie jest to samochód wyścigowy, aczkolwiek idealnie spełnia swoje zadanie. Jest wyposażony również w komputer pokładowy, jest tutaj ekran dotykowy, dostęp oczywiście, jak w większości samochodów, do radia, nawigacji na całą Europę, kamerka na luk konia lub też koni podczas jazdy. Szczególnie jest to przydatne w momencie, kiedy sami Państwo prowadzą samochód. Nie muszą się Państwo obracać, ponieważ pomiędzy kabiną konia a kabiną kierowcy znajduje się również szyba, a tak przy jeździe, jak Państwo widzą, można leciutko tylko przechylić głowę i tutaj jest ekran i wszystko widać, co się dzieje. Najciekawszą, a przynajmniej jedną z ciekawszych rzeczy w tym samochodzie jest to, że po lewej stronie od kierownicy znajdą Państwo dwa przyciski. Jeden dający światło białe do kabiny konia i drugi światło uspokajające, takie niebieskawe, również do kabiny konia. Także nie trzeba na przykład zatrzymywać się podczas jazdy i wchodzić do kabiny konia lub też do luku magazynowego i włączać tego światła. Można to zrobić podczas jazdy. No, oczywiście klimatyzacja jest, otwierane szyby elektryczne, tak jak to w samochodach najnowszej produkcji. Jest to samochód wyprodukowany w 2021 roku, więc nówka sztuka. W kabinie kierowcy oraz pasażerów warto przejść oczywiście do finale grande, czyli najważniejszej części koniowozu, czyli luku dla koni. Bazowo jest przeznaczony dla jednego konia, aczkolwiek jednym prostym ruchem można zmienić to w miejsce dla dwóch koni, co za chwilę Państwu też pokażemy. Jest również wyposażony w szybę dachową, także w ciągu dnia jak najbardziej jest tam światło naturalne, co jest zdecydowanie dużym plusem. Ostatnim elementem koniowozu, ostatnim, ale równie ważnym, jest przestrzeń magazynowa. Co prawda nie jest ona ogromna, ale parę ważnych rzeczy można przewieźć. Dostęp do niego jest z dwóch miejsc, albo przez przestrzeń przeznaczoną dla konia. No z tym, że wiadomo, w obecności jednego konia może być to ciężkie, a dwóch to już w ogóle. Lub na samym końcu pojazdu znajdują się te oto drzwi. Są one zabezpieczone dodatkowo w taką oto linkę. Także jeśli ktoś przy mocnym wietrze otworzy te drzwi i puści, spokojnie, nie uderzą w pojazd, nie wyrwą się absolutnie. Mają tutaj to zabezpieczenie, także nic się nie stanie. Po mojej lewej stronie znajdują się trzy półeczki. Na samym dole jeszcze oczywiście też jest przestrzeń, także jakieś ubrania, kaski konne i inne przydatne sprzęty do jazdy konnej oczywiście się zmieszczą. No i oczywiście coś, bez czego na koniu jest bardzo trudno, a na pewno niewygodnie jeździć, czyli dwa miejsca na siodła.